3 października, Violetta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Bolesławianin Przemysław Kania wyróżniony na festiwalu filmowym w Gdyni. Mówimy o filmie Sten, historia pukantego, reżyser Przemysław Kania. Za autorski język oraz nowatorskie rozwiązania w obrębie sztuki filmowej autor wyjątkowo świadomie wkomponowuje poezję do stworzenia jasnego przekazu filmowego. Harcerska wystawa w Muzeum Ceramiki. Pamiętać trzeba, że to jest historia wielu tysięcy Bolesławian. Tak naprawdę piękna historia, którą z wielką przyjemnością i z wielkim zaszczytem Joanno włączamy również w nasze archiwa, w nasze wspomnienia. Film Przemka Kani Sten, historia pukantego otrzymał pierwsze wyróżnienie na gdyńskim festiwalu filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Dokument bolesławieckiego licealisty wystartował w konkursie Młodzi dla Historii. Mówimy o filmie Sten, historia pukantego, reżyser Przemysław Kania. Za autorski język oraz nowatorskie rozwiązania w obrębie sztuki filmowej autor wyjątkowo świadomie wkomponowuje poezję do stworzenia jasnego przekazu filmowego. Na podkreślenie zasługuje znalezienie wyjątkowego bohatera filmowej opowieści. Zapraszamy serdecznie Przemysław Kania. Przemysław Kania. Prosimy do nas na scenę. A tymczasem zapytam Waltka Czechowskiego. Waltku, to nie jest prosta rzecz zrobić film, to wiemy, ale ci młodzi ludzie chyba sobie już radzą prawie że profesjonalnie. Tak. No właśnie. Niech Przemek to słyszy. Tak. Przemku, jesteś też reprezentantem jednych z wielu, że tak powiem, nagrodzonych, ale chcę tobie powiedzieć i wszystkim tym, którzy brali udział i przysłali tu filmy, że jesteście naprawdę wspaniali, bo każdy na swój sposób realizuje swoją własną metodą, na swoim własnym poziomie piękną narrację. To słowa Waldemara Czechowskiego, reżysera, dokumentalisty, autora zdjęć filmowych i scenarzysty, który na gdyńskim festiwalu filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci prowadził warsztaty z młodymi filmowcami. Jakie wrażenia po tym konkursie, po festiwalu? Wrażenia mega. Jestem w ogóle zaskoczony, że się w ogóle coś udało, bo jakby no gdzieś tam po cichu miałem takie nadzieje, że może coś tam jednak da troszkę i potem jak już przyszedł w piątek właśnie wieczorem ten moment, kiedy odczytywano właśnie zwycięzców naszej kategorii, którą odczytywano w ogóle jako ostatnią i pan Marcin Wikło powiedział, że mowa właśnie o filmie Sten i już wszystkie te emocje zaczęły schodzić, już zaczęła się taka radość, no i fajnie, no fajnie, bardzo fajnie, zaskoczony mega, jeszcze chyba do końca aż tak bardzo znaczenie tego wszystkiego do mnie nie dociera. Przemek Kania otrzymał pierwsze wyróżnienie, które można traktować jako drugą nagrodę festiwalu, ponieważ tylko jeden film otrzymuje tam główną nagrodę Anioła Wolności. Zresztą dużo mówi uzasadnienie tego wyróżnienia, w którym jurorzy docenili te najważniejsze dla filmowca i każdego filmu walory, jak nowatorstwo w obrębie sztuki filmowej. Tobie należą się słowa za wytrwałość, bo jesteś tu po raz kolejny. Znajdujesz słowa obrazowe, znaczy znajdujesz wyraz w obrazach i potrafisz opowiadać świetną historię i za to zostałeś nagrodzony w taki sposób. Główną nagrodę Anioła Wolności otrzymał film Aleksandry Kościelnej Ojciec i syn, którego bohaterem był ojciec, uczestnik historycznych wydarzeń i jego syn, propagator najnowszej historii Polski. Cieszę się, że ten się film tak spodobał. Gratuluję też dziewczynom, które zdobyły pierwsze miejsce, bo potem rozmawialiśmy też z chłopakiem, który też zrobił autorski film i został wyróżniony. Zrobiła się taka fajna, mała ekipa i być może na początku przyszłego roku coś będziemy próbowali razem zrobić. Sten nie wygrał, ale cieszę się z tego wyróżnienia, bo to bardzo dużo i Bolesławiec ze swoim filmem na festiwalu w Gdyni, na tym konkretnym festiwalu, to jest chyba pierwsze wyróżnienie dla Bolesławca, jakie w ogóle było w historii tych 9 lat. To w takim razie czekamy na kolejne twoje produkcje, no a teraz przede wszystkim gratulacje tego sukcesu. Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie. Galę wręczenia nagród w projekcie Młodzi dla Historii zakończył koncert. Wystąpił m.in. Roman Boski, który zaśpiewał swoją piosenkę o zmarłym w tym roku bohaterskim żołnierzu II wojny światowej Januszu Brochwicz-Lewińskim, pseudonim Gryf. Nie była to pierwsza ani ostatnia bitwa. Gryf, walk o życie to prawdziwy mistrz. Gryf, dzielnie przetrwał wojny wielki wir. Gryf, walczył by mógł żyć tu ja i ty. Gryf, i biografia na nie jeden film. Gryf, to obrońca pałacyku Michla. Gryf, chylę czoła za naukę życia.
Młodzi bolesławianie mieli okazję obejrzeć sztukę Jądro Ciemności w wykonaniu Teatru William S. z Wałbrzycha. Na spektakl do Teatru Starego zaprosiła bolesławiecką młodzież Miejska Biblioteka, która realizuje projekt poświęcony twórczości autora książki, na motywach której powstała sztuka, Józefa Konrada. Jądro Ciemności, jedna z najsłynniejszych książek Józefa Konrada, wciąż inspiruje kolejne pokolenia artystów. Amerykański reżyser Francis Ford Coppola nakręcił na jej podstawie kultowy film Czas Apokalipsy. Dzieło Konrada zaistniało też na teatralnych deskach. Bolesławiecka młodzież mogła obejrzeć sztukę w piątek w wykonaniu aktorów Teatru William S. z Wałbrzycha. Na panu czuł się biały, w rozpiętym mundurze, bardzo rozmowny i podochocony. Żeby nie powiedzieć pijany, oświadczył, że pilnuje porządku na drodze. Ale nie mogę powiedzieć, abym widział jakąkolwiek drogę, ani jakkolwiek porządek. Chyba że ciało murzyna z dziurą postrzałową w głowie, o której potknąłem się 2 mile dalej, można uznać za trwałe zabranie porządku! Widowisko stworzone zostało z myślą o młodych ludziach stojących u progu dorosłości, przybliża bowiem problemy egzystencjonalizmu, zagrożenia, które niesie za sobą nasza cywilizacja, obnaża też często skrywane ciemne strony ludzkiej duszy. Oprócz wartości merytorycznej, spektakl miał też dla młodych ludzi wartość praktyczną. Jądro Ciemności jest lekturą w szkole średniej. Być może w przyszłym roku będzie tematem maturalnym, dlatego że ten rok mamy rokiem konradowskim. No, jest to ciężki spektakl, ciężka w ogóle powieść, ale myślę, że w sposób taki dosyć przystępny i profesjonalny został przedstawiony młodzieży. Okazją do przybliżenia twórczości cenionego pisarza i podróżnika stał się obchodzony właśnie rok konradowski. Miejska Biblioteka realizuje projekt związany z twórczością Józefa Konrada. Było to wydarzenie w ramach projektu Iść za marzeniem, czyli śladami Konrada, z programu Konrad 2017, dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spektakl jest już kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez bibliotekę w ramach projektu. Niedawno były warsztaty tworzenia komiksu, a także zajęcia z dziećmi poświęcone żeglarstwu, czy dyskusja o twórczości pisarza zorganizowana w Domu Dziennego Pobytu. Od dotacji na remont zabytków rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Udało się zwiększyć o 400 tysięcy złotych pulę pieniędzy na dotacje na renowację zabytków na Dolnym Śląsku. W sumie w 2018 roku przeznaczonych na to będzie w regionie 2 miliony złotych. Te pieniądze są wciąż potrzebne. W rejestrze dolnośląskich zabytków jest bowiem ponad 7 tysięcy obiektów. Polska policja dołączyła do międzynarodowego projektu No More Ransom. Chodzi w nim o bezpieczeństwo w sieci internetowej. Umieszczone na witrynie internetowej projektu klucze deszyfrujące pozwalają odblokować 84 rodzaje wirusów typu ransom, które wymuszają na użytkownikach płacenie okupów za odzyskanie utraconych danych. Wystartował pilotażowy projekt Dolnośląskie Małe Granty. Jest on skierowany do wszystkich lokalnych społeczności w regionie, a jego celem jest ich aktywizacja. 9 października rozpocznie się nabór wniosków do projektu, który potrwa tylko 2 tygodnie. Nabór odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnej witryny internetowej przygotowanej przez operatora projektu. Realizacja wybranych projektów zawrze się w terminie od 27 października do 10 grudnia. Nie wzrośnie w przyszłym roku maksymalny poziom wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta, marszałka i starosty. W dalszym ciągu ich pensje nie będą mogły przekroczyć 12,5 tysiąca złotych. Projekt ustawy budżetowej na przyszły rok przewiduje zamrożenie kwoty bazowej osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 7 obchodziły Światowy Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w przedszkolu odbyła się uroczystość, podczas której przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-taneczne. W tym dniu wybrały się również na spacer ulicami Bolesławca, aby mieszkańcom wręczyć kolorowe upominki i życzyć miłego dnia. Dziesiątego października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Bolesławieckie obchody będą trwały 2 dni. Rozpoczną się 10 października w sali forum, gdzie jubileusz 20-lecia obchodził będzie pierwszy środowiskowy dom samopomocy. 11 października obchody przeniosą się do Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, gdzie odbędzie się konferencja na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy. W Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa można obejrzeć wystawę poświęconą 70-leciu działalności harcerskiej w Bolesławcu. Otwarcie wystawy jest elementem obchodów jubileuszu 70-lecia harcerstwa w Bolesławcu. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Ceramiki we współpracy z bolesławieckim chówcem ZHP. Wernisaż wystawy połączony z uroczystą galą jubileuszową zorganizowano w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł. To właśnie tam dyrektor muzeum zapraszała na tę niezwykłą wystawę. Wystawę przygotowano oczywiście wspólnie, bo inaczej to sobie nie wyobrażam, żeby taka wystawa mogła powstać bez pomocy Joanny i oczywiście Zdzicha Abramowicza i Darka Rataja i wielu, wielu innych osób, chociażby Tadeusza Łasicy. Dla nas to była niezwykła wyprawa, bo jak Państwo wiecie, muzeum jest od tego, żeby pielęgnować przeszłość, a trzeba pamiętać, że jedną z najpiękniejszych kart bolesławieckiej historii to historia chówca, ale też pamiętać trzeba, że to jest historia wielu tysięcy Bolesławian. Tak naprawdę piękna historia, którą z wielką przyjemnością i z wielkim zaszczytem, Joanno, włączamy również w nasze archiwa, w nasze wspomnienia, w nasz zapis dla kolejnych generacji. Główny element wystawy stanowi zaaranżowane obozowisko harcerskie wraz z całym wyposażeniem. Podkreślono też znaczenie retmanatu w dziejach bolesławieckiej chorągwi poprzez akcenty wodniackie, w tym łódkę żaglową. Tu nasz druh Hubert stoi. Tutaj powinienem gdzieś być. Duże zainteresowanie wzbudzają prezentowane na wystawie zdjęcia. Wartość historyczną mają dawne kroniki pierwszej bolesławieckiej drużyny, tak zwanej jedynki, bogato ilustrowane m.in. przez samego Huberta Bonina. Drużyna powstała w 1946 roku i działała przy szkole podstawowej nr 1. Przyjęła nazwę 97. Drużyny Harcerzy imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Zaledwie 2 lata później drużyna została rozwiązana, by wznowić działalność w 1957 roku. Obecnie na terenie Bolesławca działają 4 jednostki harcerskie, w tym jednostka wodna oraz 2 drużyny samodzielne. Wystawę będzie można oglądać do końca października. Po serwisie przypomnimy najważniejsze tegoroczne wydarzenia sportowe zorganizowane pod egidą miasta. Prześledzimy też drogę do Rzynkowego Wieńca spod bolesławieckiej Nowej Wsi do 4. miejsca w Spale. Zachęcam do obejrzenia i do zobaczenia w jutrzejszych wydarzeniach.